Ej, ulubieni streamerzy. O, ale esse, ale mam esse. Dźwięk, jaki wydaje żółw podczas kopulacji. Jezus Maria. No, zobaczmy co to będzie. Kumba wygląda. Let's go to the beach, eat. Widać w ogóle tego streama już? Ej. Ale jazz. Co będzie dzisiaj taki nie wypożę, hej. Straciłam wenę po tym TikToku. Dzisiaj mam pędza pompa. Ej. Dobra, miałam skupiłeś linki wysłać na Discordu. Ogólnie, to miałam streama przez jakieś pół godziny na TikToku i wiecie, że on mniej oddaje niż YouTube. W sensie mam po, co załóżmy, mam po 61 tysięcy obserwujących, a osób na live przewinąłam się 400, to fajnie, bo w ciągu tych 20-30 minut te 400 osób, ale nikt nie chciał tam zostać, nie? W sensie przebijali się i tyle z tego było, nie? Tam było po 20 osób, czyli dużo mniej niż bym streamowała na YouTubie, nie? Także fajnie, fajnie. Nie oddaję totalnie. Dobra, Discord poinformowany. Nie wyjdą mi, gdzie? Kurwa, do tego, żeby one wyszły, to jeszcze kilometry są. Siema, siema. Trzeba się jeszcze zostaw łapeczkę w górę. O, witam tąś, witam. Co tam u siebie? Co tam słuchać? Ej, jak, ile nas jest? Ej, proszę. Pierwszy raz chcę dodać na przykład czat na Instagrama i wiecie, napiszcie na przykład pozdrawiam Instagram, zróbcie jakiś taki spam, no proszę, zróbcie to dla mnie, chciałabym pierwszy raz to zrobić, tak. Jesteście w stanie to dla mnie zrobić i napisać pozdrawiam, pozdrawiam Instagram, coś w tym stylu, chciałabym dodać na relacje, żeby wbili. No napiszcie pozdro Instagram, a proszę, napiszcie po kilka razy. No i co, no jak wam mam prosić? No napiszcie proszę, no dodam was na Instagrama, wyświetli was jakieś 3000, 4000 osób. No i tacy właśnie jesteście, nie pozdrawiam, nie pozdrawiam, pozdrawiam, pozdro. Nieładnie, bardzo nieładnie. Ja, ten kto napisze nie pozdrawiam, to go zamarzę, specjalnie go nie będzie na zdjęciu, tak zrobię. Także musicie się tutaj skupić i napisać. Nie bać to. No,
tacy właśnie jesteście. Nie, co nie ma sensu. Jak ja mam tutaj ziewać to na Instagrama? Nie. To nie ma sensu. Chciałam pierwszy raz w życiu to zrobić i co? Nie opłaca się. No, już ten napisał. Nie. Standardowo dodamy. No, jeszcze tak. No i nie, jeszcze raz. Cicho, bądź, cicho. Dobra, niech będzie. Jeszcze tylko skopiować. On te zła. I czemu jak piszę nazwę swojego kanału, to mi się nie wyświetla. Przecież to nie ma prawa, bo to... Kiedy się na Twitcha przenoszę? Nie. Jak się przeniosę, wiecie o co chodzi. Ja miałam plany jakieś inne ogólnie. Dobra. Nie mogę znaleźć swojego kanału. Fajnie. Bo nie istnieje? Może tak być. Wiecie, zostawiacie łapeczkę w górę, wiecie o co chodzi. Dobra, link. Pyk. Stream. No i git. Łapek w ogóle nie widać. Siema, piękna streamerka. Hej, Tomek! Hej! Dobra. Zaczynamy to po Bożemu. Witam. I tutaj. Witam. Chciałam sobie zapalić. Zapalisz sobie ze mną? Nie, ja nie palę. Ja się skądś kojarzę. Ja nie palę, zdrowy życia tryb prowadzę. Zamiast papierosa to wcina pegan z tego kawadosa. Urosłem? Nie wiem, chyba nie. Ale wydaje mi się, że rozmawialiśmy kiedyś. O czym? Nie wiem, nie pamiętam, ale kojarzę twoją twarz. Twoja twarz brzmi znajomo. No. Ja a wiesz, dobra, cicho. Nie słuchaj się kolegów z Discorda, tylko wymyśl coś sam. Słuchaj mnie. Wiesz, jak na koła wyglądasz mi? Pewnie? No, na Normana Parka. Wow, no jesteś genialny. Ile osób ci to już powiedziało dzisiaj? Nie wiem, więcej niż masz IQ ze dwie chyba. Ale dobry pocisk, bo że jestem z siebie dumna. A boli cię to, nie? Udajesz taką, kurde, pewną siebie? Słuchaj mnie. Ile ja w życiu przysyłam gorszych hejtów niż tym powiedziałeś, że mam mało IQ, to sobie nawet w pale świetle nie mieści. Tak? No. Szkoda, że całe życie udajesz, że kogoś kim nie jesteś i grasz jakąś rolę. A nie, niekoniecznie. Duszy... No tak jest, w głębi duszy siedzisz. Tak, dostosowujesz się do społeczeństwa. A tak nie jest? Każdy tak mówi, a w głębi duszy na pewno tak nie jest, no kurde. Nie oszukujmy się. Teraz no będziesz tak udawała, a później jak będziesz szła spać, to tak będziesz... Kurde, może miał rację. Nie. No nie, no co ty pierdolisz? Ja błędu w życiu nie wspominam. Ty jesteś takim moim błędem, bo rozmawiam z tobą. Da, bu szansę. Pojęcie względne. Proszę mi się ostatni. Ale cice, kurwa, duże serce, fajne. Nie no. Julie Garson, Ewa. W ogóle chciałam tutaj podziękować, bo dostałam donate'a po streamie. Od chyba Adrianka, Adi to chyba Adrianek, nie? Także dziękuję ślicznie Adi za donate'a, nie wiem czy jesteś tutaj teraz czy nie, a jak jesteś to dziękuję, prywatnie też podziękowałam, także... Bo trzeba moderatorów wydupcić niektórych w ogóle, co to się dzieje? Już ja tu robię... zarządzanie aktualnie i zobaczymy, kogo jeszcze mam na modzie. Ten do wyjebania. W ogóle Maczeka nie widziałam dawno i ja po dzisiejszym streamie wydaje mi się, albo jak będzie mało osób, to nie po dzisiejszym, tylko po jakimś następnym, będę dawała nowe mody. No widzisz, przeniosłam się kurwa na YouTube'a teraz, co mogę jarać teraz jak smok. Ile jest widzów? Już więcej niż na TikToku, bo mam 25. Ale S. 18 ja widzę. A ja widzę 25.
Właśnie pożegnać z modem nie. Jagosław, nie, tobie nie zabiorę moda. Czemu? Czemu zabierać mody? Bo musiałam niektórych wykluczyć, bo nie widziałam ich. Kogo wyjebałaś? No, na przykład Roberta, takiego. O Jezus, o Jezus. Tą stulejkę? Ale paróweczka, ale paróweczka. To jest... to jest podróbka Korgiego. Ej, ale... No, wygląda na takiego, ale on jest trochę za gruby, mi się wydaje. Ja na przykład, jak wziąłam swojego psa do weterynarza... Kurwa, pa gościu. Ja jak wziąłam... O Jezus! Co to, co? No, źle go chodziłeś. Nie pokazuj tam. Widoku mój. Co? O, ja wiem, kto to wysłał. Ja wiem, kto to wysłał. Wiecie, kto to wysłał? To na pewno... 97 jebać was. Kamil, dziękuję za 3 złote. Widzowie, jebać ten kanał łap i w dol zaplej z każdemu po 50 zł. Jak dacie łapkę w dol, wiec widzowie, dawać jebać ten kanał. Jestem MEED i 97, wiec słuchajcie mnie, dawać łapki w dol, pierdolik kanał. Ja lubię. No, więc to pewne. Gadałem przed chwilą z mamuśką. No. Wiesz, kurwa, taka fajna, myślę, jest 26 lat. Myślę, mówię... No, no, mamuśka 26 lat. Coś tam se gadam, a ona do mnie tak, że... A no, siedzę sobie z psem i z córką, a ja tak... Co mi się, kurwa, pewnie jakieś młode dziecko, nie? A ja mówię tak, a ile ma córka lat? 17. Myślę, mówię, aha. 17. Mówię, ja pierdolę. A mamuśka, kurwa... Tak, ej, wracając. Wracając, chciałam powiedzieć, że... Jak ja wziąłam swojego psa do weterynarza wtedy, co sobie rozcięła nogę, to ona ważyła 17 kilo. I powiedział właśnie, że waży dużo za dużo i powinna ważyć 13 albo 12. Mój waży 21 kilo. No to... Ale on jest do kurwa kolana, więc on jest git, on nie jest gruby. On jest... Mój pies też jest do kolana. On jest ubity jak właściciel, kurwa. Jak właściciel, no. Pokabica. Pokabica dla widza. Nie widać tak. Nie widać tak. Mogę... O tak, tak jest lepiej. No proste, z tym się medii nie wysłał 3 złote. Medi 300 wyślij. No, no 300, żeby być zapisany na fotelu, nie? Wiadomo, o co chodzi. Serio tak robisz? No, stwierdziłam, że ogólnie chciałabym, mam w planie jakoś sobie go wymienić za jakiś wylać. Czas, więc to nara. Oszukane. No. W planie mam wymieniać fotel za jakiś rok. Także no. No, wiesz co? Nie. Nie mów mi nic o moich cyckach. No w chuj swoich cycki. Na pewno coś chciał powiedzieć. No jest fotel. Bo na tablicy jesteś najwyżej i cię nie widać na streamach, tylko widać cię na TikTokach. No. Jezu. Ale kaszlesz. No. Siema. Hej. Jak tam? W porządku, a u ciebie? Git. To dobrze. A... Dzięki, Wojtula za 20 zł. Widziałam, Wojtula, serduszko. 20 zł. Wiecie, może nie pamiętam. Siema. Siema. Siema, no co to? O, ktoś znowu był przebrany za policjanta na Halloween? Nie, ja się po prostu zatrudniłem 4 dni temu. Serio? No. Ale w drogówce? Znaczy, no, w czym? Znaczy, no tam mnie przyjęli, no wiesz, tam, no, tam się trafia po prostu, no. To, ale stwierdziliśmy, pokażemy mordy jeszcze zanim, wiesz, nie jesteśmy tak znani. A jakie miasto? Bo takie miasto Poznań. 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 A, to daleko mi do Poznania, na to żebyście mnie zatrzymali. A skąd? Jagusław. 3 zł 87 groszy. Pierdolę dzięki, tego moda na tym kanale, zabieraj mi go, bo mało widzów jest tutaj, wiec jebać, zabieraj mi i łapki w dol, dawać jebać to, wiec hatfu na ten kanal, pierdolik ten kanał, hej. Łapki w dol, kochan. Привет. O nie. Mhm. Nie. Nie? Nie. A ile masz lat? Nie rozumiem, na pewno. No to nie pogadamy. Nie pogadamy. No, ale... Jagusław to był i tak, nawet jak było mniej osób, także ja myślę, że Jagusław nie ma nic do tego, że ma modę na takim kanale, gdzie jest mało osób. No, kręcono dzisiaj mam, bo rozpuściłam moje workoczyki. Ładnie wyglądam? Nie ma. Ślicznie. No, dziękuję. Bardzo miło z tego powodu. Przepraszam bardzo, czy ty streamujesz? Nie, ja jestem gamerką.
Gamerką jesteś, co grasz? W CS-a. Smutno, bo ja gram w LoL'a. Zagram sobie w LoL'a, ale ja sobie zagram, wiesz, takie aramki sporadyczne, żeby się nie ten denerwować, bo... Grałam kiedyś solo queue. Zaimponowałaś mi, dziewczyno? Ja kolekcjonuję... Jaki mam nick? Ja kolekcjonuję... Ja też, kiedyś grałam w LoL'a dużo i straciłam psychikę na to. No, dokładnie. Ja pierdziu, ja mam to samo, to ja ty gram tylko Arama. Bo jak zagram Arama, to się odstresuje, jak gram Arama, to się odstresuje. No dobra. No dokładnie, Aramek to jest taki, wiecie, na wychillowanie, to sobie pograsz ludzie, fajnie. No ludzie. No, a Arama nie da się przedupcyć. Da się? Oj, da się! Jak dostaniesz, kurwa, Aszkę na Aramie, to jest drama. W Aramie nie chodzi o to. Nie, to jest for fun. Wiadomo. Jak mieliście najwyższą rankę na samokiu? Słuchaj, jak masz tylko innego reloa i dostajesz kurwa Galio. Ale jaką mieliście najwyższą rankę na solokiu? Jeszcze raz? Najwyższa ranga na solokiu. Solokiu, ja mam Gold 1. To jest ale Laus. Sławu, no coś mówię. To mówią platynę, platyniarz. Jeszcze raz? Platyniarz. Ale mam... Ty? No, byłam. Ale nie no, mam kolegę, który ma platyny, także nie. Poczekaj, bo może cię wylasz, także on ci powie o życiu. Piotrek był prawie prezydentem. Prezydentem? Nie był prezydentem. Nie był. Ale on był... Ja czekam na jakiegoś boosta, żeby ktoś mnie do diamenta, bo im może nie miał diament. Dobra, dawaj. Jaka jest twoja ulubiona pozycja? AD carry. Ale muszę... Ja? AD carry. Ale muszę zobaczyć. Ja jestem solo mid, tak kurwa nie dogadamy się. No jest na przykład duo mid, bo nie rozumiem. Nie ma czegoś takiego jak duo mid. No to po co powiedziałeś solo mid? Mówię, że to jest moja pozycja solo mid. Ej, dobra, gościu. No. Robimy trap. Słucham. Jaka twoja ulubiona postać? Nie mam takiej ulubionej. Jak to ale nie dobra, powiem, że Jinx. Ej, ja ogólnie wychodzę z zasady, że jak jestem kobietą, to gram tylko boskimi postaciami w LoL'a. Wiesz o co chodzi, nie? Ja też. Albo nie. Moją ulubioną postacią w LoL'u jest Miss Fortune. Wiesz czemu? Jak odpierdoli ulta, to jest... Nie. Miss Fortune? Najwięcej, no. Najwięcej pentakli. Dobra, ale wiesz czemu Miss Fortune jest moją ulubioną postacią? Bo jest piratką? Nie. Nie wiem. Bo ma wielkie argumenty. No, powiedziałem. Tak jak ty! Ale wow! Koniec Ola, śmiech mi się skończyła. Hej. Co tam, koleżanko? Ciekawego. A ile masz lat? Masz bardzo fajny wiosk, koleżanko, wiesz? Ile masz lat? Co? Ile masz lat? 17. A ty samo to jesteś. Siemano. Siema. Co? W porządku. Wyglądasz jak gamerka w ogóle. Nie, jestem gamerką. Skąd jesteś? Jesteś gamerką? No. A w co grasz? Ja grywam sobie w CSKA na przykład. CSKA. A no. Akurat dzisiaj szukałem piątki, kurczę. To fajnie. Chcesz może kupić ode mnie skiny? Za darmo? Kupić skiny za darmo? No. Sprzedaję swoje całe kół za tysiaka. Kurczę. Nie, a wartość mam 1600, także stanów się. Jedyna taka propozycja. Jedyna propozycja. No. Ale ty szukasz, tak reklamujesz, czy tak rozmawiasz? Nie, no to rozmawiam sobie tego. O, nie, bo ja z kino sprawdzę. Właśnie dostałam zaproszenie do gry w CS-a. O. No. A coś innego grasz? W LoL'a czasem. Chciałabym zacząć grać znowu w Valoranta. O. No. Ja ostatnio właśnie też zacząłem grać w Valoranta. Dobra, nie pogadam z tobą jednak. Hej, Karolek. Siema. O kurwa, ale żeśmy teraz... No, tak jak wszystkich tutaj. Po prostu masz straszną taką urodę, taką... taki baby face'ik, wiesz co chodzi? No możliwe. A ile masz lat? Możliwe przez perspektywę. 16. A ja ci... w sensie denerwuje cię to, jak ktoś cię ma za kobietę? No tak. Znaczy, może nie tyle denerwuje, bardziej śmieszy, bo jak
mi jakiś chłop, kurwa, takie oczy robi, to by to bawi strasznie. Aha. No bo jakby cię to denerwowało, to miałbym dla ciebie na przykład takiego tipa, żeby sobie fryzurę zmienić, nie? No, ale wiesz co, taka mi się podoba. Na żywo to już trochę inaczej wygląda niż tutaj, to jakaś perspektywa jest taka, że... Okej. No. To fajnie. Ja też myślałam, ten Jasper na mnie grasuje, no ja nie wiem, czy chcę z nim porozmawiać. On długo ma w sumie tego streama, już chyba swojego. Dawno nie rozmawiałam z Dawidem, nie? Ja tak to z każdego streama mówię, że się za nim stęskniłam. Ale tak nie jest, jak coś. Siema. Dźwięk, jaki wydaje żółw podczas kopulacji.